znak Mixteków. Parowce i łodzie z ładunkiem pokonały już dużą odległość Sempi stał na mostku pierwszego statku on to bowiem prowadził małą flotylę Nazajutrz wypłynięto z Rio Grande del Norte na Salado i zbliżono się do ujścia Sabinas Sternau podziwiał piękny nieskażony cywilizacją krajobraz kiedy podszedł doń Juárez i zaczął rozmowę: Czy rodzina wie o pańskim powrocie? Nie. Kiedy wylądowaliśmy w Guaymas, zamierzałem do niej napisać, ale tam nie ma urzędu pocztowego. I tu go nie ma, zresztą nasza poczta jest raczej niepewna. A więc moi bliscy długo jeszcze będą czekać na wiadomość o mnie. Zasmucił się Sternał. Chętnie bym panu pomógł. Ale Francuzi utrudniają mi życie jak tylko mogą. Dwukrotnie usiłowałem przekazać prywatną korespondencję, ale za każdym razem odmawiali. Czy to były pańskie listy? Nie. Pisali je nieznani mi ludzie, prosili tylko o pozwolenie na wysłanie listów. Chętnie je dawałem, lecz z granicy francuskiej strefy okupacyjnej odsyłano listy z powrotem, choć były otwarte i każdy mógł poznać ich treść. Jedna osoba straciła wskutek tego majątek, druga też poniosła poważne straty. Mówił o tym z goryczą i smutkiem. Potem dodał już zupełnie innym tonem: A gdyby tak zrobić im kawał, napisze pan do domu dwa jednakowo brzmiące listy. Jeśli jeden przepadnie, to może drugi dotrze do celu. W jaki sposób? Jeden wyśle pan do Tampico, a drugi do Santiliana. W obu tych miejscowościach mam zaufanych ludzi.